Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken, a przed Wami 23 odcinek z Farming Simulatora 22. Z pierwszej serii, w której zaczynam swoją przygodę z farmingiem. Jak widzicie, idzie mi coraz lepiej, także myślę, że już w najbliższym czasie będę mógł już wrzucać takie, no, nazwijmy to poradniki, w których będę mógł pokazać, jak coś zrobić, jak odkrywałem przynajmniej, jak coś zrobić. Bo wiem, że będę to powtarzał w 23 odcinku, mogę to również powiedzieć, że wiele rzeczy w farmingu dla osób, które zaczynają, jest nieintuicyjnych i wielu rzeczy trzeba się domyślać, trzeba kombinować. Na wielu rzeczach, jak widzieliście w tej serii, no, spędziłem wiele czasu, a to były wbrew pozorom bardzo proste rzeczy. Także będziemy się tym zajmowali, ale dziś, moi drodzy, nie będę wam pokazywał oczywiście kolejnych zmian, jakie tutaj zaszły tej strefie, w której cały czas spędzamy czas, czyli no nazwijmy strefie krowio-kurzej, jeśli można ją tak nazwać. Chociaż ostatnio właśnie widz też napisał to w komentarzu, moi drodzy, ja się z tym zgadzam. To jest zastanawiające, jak to jest, że mamy krowy, gdzie nie ma byka i krowy się same rozmnażają, a kury muszą mieć koguta i się rozmnażają. No, chociaż jeden byk by tam musiał być. No fakt, że miałby co robić, ale no byłoby to bardziej realistyczne, a te krowy, nie wiem, jakieś wiatropylne chyba. No albo każda krowa postępowa rolnikowi dać powinna, czy jak to tam szło. No ale tyle z żartami. Moi drodzy, my się dzisiaj zajmujemy jednym konkretnym tematem, czyli szklarniami. Chodzi nam oczywiście o warzywka typu głównie na ten moment przede wszystkim, jak tak sobie pomyślałem, to głównie nam chodzi o warzywka typu pomidory i truskawki. No i ktoś pewnie bardziej rozwinięty już w farmingu, bardziej zaawansowany powie, no ale to jest bez sensu, to się przecież nie opłaca. Teoretycznie tak, co zaraz wam zresztą udowodnię, że oczywiście, moi drodzy, samo tutaj bawienie się, jeśli chodzi o pomidory czy truskawki, no nie jest biznesem, w ogóle ciężko nazwać, żeby to był z jednej strony opłacalny biznes, bo no poniżej 2000 dostajemy za pomidory, za truskawki, no to nawet 1000 nie dostajemy, także w tym sensie jak najbardziej się to nie opłaca, ale nie bez powodu, moi drodzy, zależy mi na tych pomidorach i na tych truskawkach i już wam mówię dlaczego. Dlatego, że po pierwsze bardzo by mi zależało, żeby truskawki produkowały mleko jakby o smaku truskawkowym, co już jest no dosyć tutaj dobrym pieniądzem, bo prawie 6 tysięcy, chociaż i tak jest to mniej niż to mleko czyste, że tak powiem, bezsmakowe, bo jak widzicie, ono jest bardziej opłacalne. No i zależałoby mi w dalszym ciągu też na lodach, przy czym, żeby lody wyprodukować, tam jeszcze będziemy miód potrzebowali, z tego co patrzyłem. Ale zależałoby mi na pizzy, widzowie, no bo mamy ser, mamy jajka, no jeszcze kwestia mąki, no ale to już tam będzie, myślę, że pikuś, no i będzie mi zależało oczywiście na pizzy, czyli tutaj będą potrzebne oczywiście pomidory. I coś tam jeszcze, chyba jakieś cukierki tutaj są, chociaż te cukierki nie należą, jak widzę, do jakichś rzeczy, które mogłyby się opłacać. Możemy jeszcze arbuzy hodować w szklarni, no ale jak widzicie, to nie jest coś, co by się opłacało. W każdym razie bardziej traktuję to, moi drodzy, jako taki, no nazwijmy to challenge, a poza tym zauważyłem, że jest jakiś tam plus, tak przynajmniej przeczytałem, ile będzie w tym prawdy, to zobaczymy, bo ja jakby no, będę robił to, moi drodzy, pierwszy raz i to, co jest napisane często w farmingu, no często ma się inaczej w rzeczywistości, więc to się przekonamy i zaraz to będziemy sprawdzali. Mam nadzieję, że nie ma jakichś limitów, jeśli chodzi o szklarnię. Ja zrobię tak, co do tych różnych modów jestem średnio przekonany, moi drodzy. Tu są jakieś fajne szklarnie, ale aha, jest też napisane, co trzeba dostarczać. Okej. Jest napisane, co tu trzeba dostarczać. Tu w jednym widzę gnojówkę się dostarcza. No trochę tych szklarni tutaj, moi drodzy, jest i ciężko mi się zdecydować, więc ja myślę, tutaj sobie ściągnąłem taki tunel i on mi się wydaje dosyć fajną opcją. I ja myślę, moi drodzy, że zrobimy sobie taki myk. Chodzi o to też, żeby to wyglądało, żeby to było wizualnie. Oczywiście tą część, ja mówię, nie będę wam pokazywał całości tutaj przeróbek, ale
Tutaj mamy kury, także tą część dosyć mocno poprzerabiałem poza odcinkiem, wyrównałem teren aż do końca, do tej drogi. Tutaj wjazdu nie będzie, wjazd zrobimy gdzieś, wiem, może tu. Więc, no bo i tak tutaj mamy jeden wjazd, prawda, do tej strefy, no to myślę, że tam będzie git, tutaj nie musi być. Także moi drodzy, myślę, że zrobimy to sobie po prostu w takiej postaci, żeby to było ładnie. No przejazd myślę, że tu będzie. Więc cyk. Najpierw jedną szklarnię sobie wybudujemy przy tym. Czekajcie, ile my mamy kasy, ile ta szklarnia w ogóle duża kosztuje, 10 tysięcy. Nie wiem ile zwrotu, bo ja tak, brakuje mi takich możliwości, słuchajcie, żeby sobie jakoś to zaznaczać. Chyba, że założymy sobie to, że... Moi drodzy, może wstępnie tym błotkiem. Zobaczmy, jaki jest największy pędzel. Aha! No to chyba, żebyśmy sobie pędzlem to zaznaczali. Czy tu by wtedy traktor wjechał, a ten największy to już będzie za duży. Dobra, spróbujmy na tym mniejszym. Znając mnie, to pewnie będę przerabiał. Chodzi mi o to, że ja to chcę mieć jakoś... Chyba, że zostawimy jeszcze troszkę więcej miejsca. Tak żeby, bo tu pewnie będzie trzeba wjechać traktorem, żeby wodę dostarczyć. Z wodą w ogóle sprawdzimy jedną rzecz, bo jeżeli to się wszystko... No bo tutaj wychodzi na to duża szklarnia, tak przynajmniej jest napisane, widzowie, że do dużej szklarni dostarczamy wodę, a dostajemy truskawki bądź pomidory. Więc jeśli to jest takie proste... No dobra, to zostawmy sobie o. Będziemy to... Widzowie tak robili. I zaraz ktoś zapyta, czemu robię te duże szklarnie, a nie tunele foliowe, skoro one są większe. Wszystko, moi drodzy, pod kontrolą. Doskonale wiem, co robię, tak? W sensie, że chcę, żeby to też jakoś wyglądało. I pomyślałem, że te szklarnie, no szklarnie szklane, że tak powiem, tak? No to damy tutaj przy... z brzegu, żeby one tak, wiecie, fajnie wyglądały, nie? A w środku damy tunele, żeby po prostu to tak jakoś... Dobra, i tu bym chciał się jeszcze... Aha. Czyli w sumie ja to tak jakoś nie ogarnąłem. Zobaczymy jak to... Bo chciałbym tak, żeby to było równo. No, tutaj mój zmysł projektowy się, słuchajcie, cały czas załącza i nic z tym raczej już nie zrobicie. To już tak będzie, że ten mój zmysł projektowy będzie się nam tutaj udzielał. No dobrze, moi drodzy, tylko teraz bym chciał to może z tej strony, tak. Bo tutaj też jest troszeczkę krzywo, będę ten teren, w ogóle czy ja te szklarnie prosto buduję, raczej nie buduję ich prosto, kurczę. Znaczy wiecie, no ktoś powie, no przecież dobra, na polu nie ma prostych szklarni. Okej, racja, widzowie, natomiast ja jestem troszeczkę takim tutaj perfekcjonistą i coś widzę, że te szklarnie mi się krzywo wybudowały, aczkolwiek nie powinny. Nie powinny, no bo tu jest... Czyli bardziej bym musiał... Dobra. Bo to... Dobra. No jak już budujemy, to już może raz... Słuchajcie, pierwszy raz, widzowie, zróbmy coś tak w miarę porządnie. Chociaż w miarę, no to jest pojęcie względne. Że można przybliżyć. I teraz tak, chcę zrobić szklarnię, odpowiadając jeszcze raz na pytanie. Chcę zrobić szklarnię, widzowie. Okej, czyli tu nam się troszeczkę to też przesunie. Tak jest równo. Troszeczkę najechaliśmy, no tyle to na oko muszę już w tej chwili. A tu już będę musiał sobie... tu już będę musiał sobie, widzowie, to niestety... zaznaczyć. Może tak? O. I po prostu, słuchajcie, no chcę, żeby było jakoś tam estetycznie. No jakby też szklarnie, no nie oszukujmy się, też są tutaj budowane zasadniczo po to, aby no było ładnie, tak? Żeby nie były tylko te obory, te kurniki, tylko żeby też coś tam jeszcze na tej naszej tutaj. W farmie było. W ogóle to słuchajcie, jak ostatnio robiłem pewien test, jeździłem sobie po mapie.
No dobra, no nie będzie tutaj jakoś równo, chyba żebym trochę większą przestrzeń zrobił. No tu ta szklarnia się zaczyna trochę wcześniej, ale niech tak będzie, niech tak zostanie. Przy czym no tutaj w zależności od tego, jak ten wyjazd będę chciał zrobić, chociaż też mogę i tą wiatę na upartego trochę przesunąć, to też się zastanowimy, czy tu jeszcze jednej szklarni. Ale to zobaczymy, jak nam kasy widzowie starczy, bo to nie jest tak hop-siup. I teraz pomysł mój jest taki, żeby w środku były tunele foliowe, tylko ja to muszę zrobić teraz tak, żebym tutaj sobie mógł jeździć i mieć miarę sprawnie do... bo tu trzeba wodę będzie przywieźć, no to, to też, też moi drodzy, to musi być... Dobra, to tu może zróbmy wtedy według tej linii. Nie wiem, czy mi się to uda jakoś równo. Akurat to błoto to słabo widać. Znaczy to błoto robię roboczo, jakby się ktoś pytał. Może kamienie od razu powinienem? Może kamienie, nie? To wszystko mamy jako kamienie. Ciekawe. Dobra, kamienie, bo kamienie są widoczne. Poza tym jakoś tak mi się te kamienie podobają. Tutaj na naszej faremce. Tutaj mi się trochę zjechało. No teraz to zrobiłem. Dobra, tam olejmy. Dotąd. Tam oczywiście tą końcówkę sobie jakoś, słuchajcie, ładnie jeszcze wyrzeźbię i tam... Zaraz zobaczycie, dlaczego ja takie kombinacje alpejskie robię. No i zobaczymy, czy tyle szklarni zapewni nam jakby tyle truskawek i tyle pomidorów, żeby po prostu ta, no czy to pizzeria, czy coś innego zaczęło jakoś w miarę funkcjonować. Dobrze, o to mnie chodziło. Tutaj chyba nie musimy, ale zobaczymy. I teraz, moi drodzy, tak. Mówię, mam nadzieję, że nie ma limitu, bo zauważyłem niestety w przypadku zwierząt, że są limity. I tutaj bym chciał znowu dać tą szklarnię taką... No, bo jakby zobaczcie, ta szklarnia, już tak troszkę w realizm wchodzimy, znaczy ta szklarnia, ten tunel foliowy, on jest wszystko super fajny, ale on jest niezamykany, więc tam będzie wiało, więc zasłonimy to innymi szklarenkami. Zobaczcie, damy sobie tutaj jakąś tam odległość, aha, bo tu musi być też odległość, żeby brać palety. No dobrze, moi drodzy, no to tam już będzie oczywiście sobie trawa. Tam już będzie trawa, no tym manikiem, no to wiecie, tym manikiem to już tam wjedziemy, to już między szklarniami aż takich odległości być nie musi. I teraz tu przy drugim damy tunel foliowy, albo może dwa. Ja muszę jeszcze zastanowić. Aha, nie wiem, gdzie tunel foliowy. Aha, dobra. Tunel foliowy, słuchajcie, ma z tyłu odbiór, tylko to będzie do kitu taka robota. Aha, dobrze, bo ja tam nie chcę dawać. Okej, ta droga dalej nie będzie mi potrzebna, bo ja tam nie chcę dawać... Dobra, tu będziemy mieli z tyłu odbiór. Szkoda, że ten tunel nie jest jakiś dłuższy, bo tak by mi to pasowało. Ale tu z kolei z wodą. No dobra, no to tunel damy. Chyba, że dwa obok siebie od razu tunele. Skoro tam poszła ta... Zobaczcie, to zróbmy tak. Niech dwa obok siebie stoją. Mam nadzieję, że to będzie działać. Kombinacje alpejskie, widzowie. Jak to wygląda? O to mi chodziło. Tak, żeby takie było, wiecie, troszkę odgrywamy, że tam może wiatr wiać i ta szklarnia jednak szklana zamyka. I teraz ile tu jest odstępu? Najlepiej między... A, no to teraz zmierzmy ten odstęp. No ja bym chciał, żeby to było wszystko jakoś równo. Od siebie. No dobra, załóżmy, że to jest tyle odstępu. Okej. No, powiedzmy. I jeszcze jedna będzie tutaj. To już od razu sobie może to zaznaczymy. Tyle. Tu minimalnie mniejszy zrobimy, to też się nic nie stanie. I końcówka będzie jakaś tam droga, żeby... Więc tutaj nawet nie wiem, bo... A, to tu już będziemy musieli. Dobra, widzowie, to niestety to mi tak nie wyjdzie, jak sobie planowałem. Czyli tu będzie na końcówce szklarnia.
przez to, że mam takie dosyć spore odstępy, może nie wiem, czy takie duże są potrzebne. I tu już będziemy łagodzili ten teren, także tutaj chciałem jeszcze na końcówce drogę zrobić, żeby to móc ewentualnie objechać, ale nie zrobimy. Chociaż po prawdzie powiem wam, że tunele mogłyby być obok siebie jeden, drugi i to nie musielibyśmy tych w tym momencie odstępów trzymać, ponieważ tunele z tyłu dają. Zobaczcie, tunele nawet mogłyby sobie tak stać. To... No dobra, jedne będę, no zobaczymy jeszcze. Najwyżej się dobuduje. Tylko jak już bym chciał robić, to już bym chciał robić tak, żeby to było wszystko, słuchajcie, jakoś równo i sensownie, więc tunele, widzowie, zrobimy sobie tak. Oj, kawałek mi zjechało. To czy mi kasy starczy? Na razie się nic nie zanosi. Ten tunel foliowy 5000 kosztuje. Dobra. Cyk, i tu będzie ostatni. Chyba mi się udało to jakoś ładnie zrobić. Tutaj coś mi nie wyszło. A nie, bo to prześwituje to. Dobra. I tu bym jeszcze się zastanowił nad jeszcze jednymi foliowymi tunelami, przy czym no niestety one musiałyby się... No dobrze, mogą. Mogą, moi drodzy, te tunele foliowe się tu zaczynać. Czym też by się nic nie stało, gdyby ta droga się troszeczkę, czekajcie, skręcała. Tym bardziej, że tam mamy odbiór, zobaczcie. O, nie, tego nie chciałem robić. Akurat nie chciałem tego robić. Zobaczcie, moi drodzy, no bo skoro tutaj tak musimy jechać, odebrać jakieś tam palety, to przecież ta droga może sobie jakoś tak tutaj lecieć. I wtedy tu możemy zerżnąć to, jakkolwiek to brzmi. O. Tak bym chciał, żeby to się jakoś tak tu zaczynało. No nie wiem, czy ja tam wjadę z tą wodą. Tak teraz nie mam... Nie mam za bardzo zdania. No to chyba, że od razu zrobimy kawałeczek dalej. No tak, bo będzie trzeba jeszcze tym traktorem tutaj jakoś zawrócić, widzowie. No tutaj musi... Jeżeli tutaj robimy tak, to pewnie tutaj to oczywiście od razu już zmarzemy, żeby to jeszcze się dało. No niby się da, okej. Dobrze, ale kombinacje ja tu robię. Ale nawet wiecie, że nie będzie to źle wyglądało, tylko już wam mówię, o co mi chodzi. Chciałem tutaj na zakończeniu, na tej górce, żeby to jakoś tak fajnie od tej drogi wyglądało, żeby jednak były szklarnie, ale widzę, że te tunele najgorzej nie wyglądają i tu sobie trochę złagodzę teren, może gdzieś przy samej drodze jakieś małe drzewka posadzę, bo jak domyślacie się i widzicie pewnie sami najlepiej, no to drzewka zostały przeze mnie niestety powycinane, a ja drzewka uwielbiam. No nic, no tu musimy jakoś tak w miarę równo, ale możemy odrobinkę jeden tunel dać, a nie, no one musiały być już w miarę równo. Dobra, no myślę, że przejedziemy. Co, my nie przejedziemy? Widzowie, my nie przejedziemy traktorem. Na upartego mogą być te szklarnie właśnie troszeczkę. No nie, no tak już... Bo teraz tak, tutaj tak czy siak, tutaj no powiedzmy, że zawrócić też by teoretycznie trzeba, no ale tu w najgorszym wypadku mamy wyjazd tutaj. Natomiast tutaj no nie ma wyjazdu, na drogę raczej wyjazdu nie zrobimy, to wiecie co, kurczę, musiałbym traktorem tu wjechać, zaraz się okaże, że ja faktycznie zrobię to tak. Nie wiem, czy tu na pewno ta droga, czy tą drogę może tutaj puścimy, no właśnie, na upartego można akurat to przesunąć, więc tym się też nie muszę sugerować, moi drodzy. Żeby też na spokojnie sobie tym traktorem przejechać, to myślę, że to tak musiałoby być. Niech to będzie forma testu, widzowie. Aha, czyli nie mogą za bardzo na siebie nachodzić, bo wtedy jest tak brzydko, a tak jest ładnie. Okej. Tam jedna chyba milimetr mi odskoczyła, ale dobra. I tu ostatnia. Więc tu w razie czego tym traktorem, chociaż wątpię. Raczej wątpię, słuchajcie, żebym sobie tym traktorem tam
przejechał. Zróbmy sobie te kamienie, zobaczmy dokąd, jak to. Aha, no tutaj tak na upartego ten przejazd też może być, ale nie chcę za dużo. Ja bym wolał. Wolałbym, żeby tutaj było możliwie dużo w tym miejscu jednak zieleni. Dobra, później się to pomyśli. To już wiecie, poza odcinkiem mogę się bawić. Okej, okay, no tak nawet by było, powiedzmy, że spoko. Tutaj myślę, że tą trawę bym, słuchajcie, pozostawiał. Posadzimy trawę tam, gdzie palety, niech sobie rośnie trawa. Myślę, że to tutaj też równać później będę, nie ma problemu. O, żywopłot jeszcze tam jest, także spoczko. Myślę, że palety na trawie mogą sobie stać. Kto powiedział, że palety muszą stać na jakimś betonie czy kamieniach? Dobra, mamy to, widzowie. No i tak myślę, żeby tu jeszcze mimo wszystko jeden rządek dodać. I to jakoś zamknąć. Czyli po prostu byśmy tutaj ten budynek, w którym ja nie wiem, co tam stoi. Maszyny stoją tutaj do... Aha, do dostarczania jedzenia do krów czy do świń. No to nic się, myślę, nie stanie, jakbyśmy ten budynek jakoś przesunęli. Tutaj drogi i tak nie chcę mieć i wtedy drogę zrobimy tutaj. Jakoś tak tu zobaczymy. Tutaj, żeby tego pola nie zabierać, bo niestety robię tworzenie przez... Tworzenie własnych pól niestety, widzowie, ma swoją wadę. Ale chciałbym to też zamknąć i nie wiem, czy mi się uda. Ja wiem, że teraz to już robię totalne kombinacje i wy może w ogóle nie wiecie, o co mi chodzi. Pytanie, czy ja sam wiem, o co mi chodzi. To wtedy ta szklarenka by musiała, ona i tak nie będzie według tych rozmiarów, przez to, że te folie troszkę są niesymetryczne. Tu jest spoczko. No tu nie mamy wyjścia. No teoretycznie można by tą szklarnię usunąć, ale praktycznie tego robić bym nie chciał, bo jeżeli tą bym usunął, czy tą bym przesunął, no nie, no bo wody nie dostarczymy. Bo wody do niej nie dostarczymy, czyli przesuwanie tej jednej szklarni nie ma sensu. No nie podoba mi się to w takim tutaj, powiedzmy, rozgardiaszu. Bo jest tak troszeczkę krzywo. Zobaczmy, jak to realnie wygląda. No dobra, jesteśmy sobie tutaj. Są szklarenki ładne. O, ładne te szklarenki są. No i tutaj jakoś tam zakończymy. Jeszcze wyrzeźbimy teren, także spoczko, żeby taki... Chociaż nie musi, może być skarpa, nie? Tylko jakoś ładnie to zrobimy. Są szklarenki, tam są tunele foliowe. Spoko. Pewnie będzie mi się myliło, gdzie mam odbierać. I teraz tak, tutaj są te tunele foliowe, spoko. Okej, okay, podoba mi się to. Tylko patrząc na to, że słuchajcie, tutaj bym musiał traktorem zawrócić, chociaż zawsze się cofnie i tędy się wyjedzie. Myślę, że tu jest tak szeroki przejazd, że tędy się wyjedzie. Spoko. To wtedy tutaj nie, dalej mamy tunele foliowe. No i tu jest właśnie problem, że te tunele zacząłem w taki sposób. No ale sarna poleciała. Ale wiecie, jakby tak się na upartego patrzeć, to przejazd jest dla traktora, bo to tylko ma być przejazd dla traktora, chociaż ta szklarnia mnie tu strasznie drzaźni. Jakoś jak ona mi tu przeszkadza, tak bym się lepiej czuł chyba, jakby jej nie było. Powiem wam szczerze, widzowie, że jakoś tak... Tak bym zrobił troszkę może inaczej to. I tak... Niby miałem jakiś tam plan, ale ten plan jakoś mi nie pasuje. Bo jedna szklarnia może mi całą koncepcję, słuchajcie, popsuć. I tak sobie pomyślałem, że może po prostu tutaj wyznaczyć na środku tą szklarnię. No załóżmy, że to jest środek i wtedy z tą szklarnią tutaj byśmy mogli lecieć o, na równi. To troszkę zmienia jakby tutaj tą koncepcję. No i wtedy, moi drodzy, ostatnia partia. Niech by tu było wąziutko już na końcu. Wąziutko, ciaśniutko.
I to wtedy ta szklarnia też mi lepiej by na środku wyglądała. No i Juken, co ty chłopie kombinujesz? Poza tym tutaj by wtedy jeszcze jedna folia wyszła. Widzicie? Chyba, że w ogóle, słuchajcie, zrobimy patent taki, że tu przy drodze zrezygnujemy z tych szklanych. I to by nam wiele rozwiązało. Chociaż ja chciałem, żeby to ładnie wyglądało, bo ten tunel foliowy nie do końca. I wtedy, zobaczcie, tu by mógł sobie stać... By sobie stały tunele foliowe, tylko mi chodziło też o to, jak to... Nie, no źle to nie wygląda, słuchajcie, nie? Tu sobie stoją szklarenki szklane. Tutaj się zaczynają tunele. Myślę, że jest całkiem spoko. Te tunele źle aż tak nie wyglądają. Dobrze, to zmieniamy koncepcję w takim razie. Cały Juken miał być krótki odcinek, słuchajcie, o szklarniach, a wyszło jak zawsze. Dobra, to wtedy zyskamy trochę... Tak, kupiłem za 5 tysięcy, sprzedaję za 2,5. W ogóle dziwne, że ten foliowy tunel jest taki tani, no już... Myślałem, że dają trochę większą cenę. No ale już chcę to mieć ładnie zrobione. Gorzej jak się okaże, że to później nie działa jednak, bo czegoś mi nie wiem, brakuje. Nie no, mam nadzieję, moi drodzy, że nie. No i idąc teraz tym tropem myślenia, no to... Ciągle w zwierzęta klikam. Jeżeli już idziemy tym tropem myślenia, no to już możemy sobie szklarnię obok szklarni, albo żeby nie było tak napchane perfidnie, słuchajcie. To taką sobie małą między szklarniami. O. Żeby, nie wiem, sarenki mogły tam przechodzić. Może to tak będzie lepiej, wiecie, realistycznie wyglądało, bo kiedyś widziałem takie tunele foliowe, tam ktoś miał, coś tam hodował. Tam wtedy to były chyba akurat kwiaty, później jakieś warzywa. No to właśnie takie tunele foliowe widziałem, że tak były one w jakichś tak odległościach od siebie. No, dobrze, no to wtedy słuchajcie, no jeżeli idziemy nadal tą kategorią, to wtedy już więcej nie będziemy potrzebowali. Wiecie co, zostawimy sobie miejsce w razie W, żeby później dobudować, jakby się okazało, że jest za mało. Ale moja propozycja, widzowie, jest taka, żeby na ten moment... na ten moment, żeby... zostawić tak jak jest. O, na przykład tak dotąd, żebyśmy mieli miejsce do zawrócenia ewentualnie tym ciągnikiem. To tutaj wtedy też trzeba zamalować. Czyli gdzieś, ja wiem, coś takiego max. Ok. Czyli po prostu zostawimy sobie te miejsce. Tutaj nic więcej nie robimy z tym. Zostawimy sobie po prostu miejsce. Jakbym wpadł na jakiś pomysł, to wtedy będziemy z tym działali. A póki co skupimy się na tym tak jak jest. O, proszę. I myślę, że to będzie całkiem spoko. I cóż, moi drodzy, jeszcze bym chciał zrobić? Bo właśnie, kwestia, że zaraz będzie trzeba te... Oj, już widać na odległość. Oczywiście trzeba tam napełnić wodę. To będzie chyba największe wyzwanie, a więc kupimy sobie... beczkę do wody. Widzowie moi drodzy, kochani. Beczułkę do wody trzeba sobie będzie kupić. Dobra, tutaj już nie buduję. I tu w razie czego jakiś tam przejazd. Jakbym pomyślał, no to w sumie mogłem ten przejazd tu wcześniej sobie zostawić. I nie robić takiej szerokości, bo...
Tu jest idealnie, jeśli chodzi o szerokość, według mnie, tak, tak klimatycznie, a tu jest tak jakoś mega szeroko, ale dobra, ja nie wiem, czy chcę to teraz przebudowywać. Zostawmy. Tu najwyżej będziemy sobie zawracali, jeszcze tam wiadomo, będę to dopieszczał. I teraz tak, moi drodzy, tu już zostawimy tą część docelowo, tak jak mówię, będę tutaj ten garaż mógł przesunąć, znaczy garaż wiatę bardziej niż garaż. I tą część tutaj też ewentualnie się wykorzysta. Właśnie, to co widzicie z drugiej strony, moi drodzy, to już mogę wam się pochwalić. Ja to zobaczyłem, jak tu teren równałem. Koło mnie jest taki zarąbisty stawek. Więc ja tutaj będę chciał, słuchajcie, wybudować swoją chatę marzeń. Czyli fajny dom, fajne garaże z moimi samochodami własnymi. I będę miał widok tam właśnie na te szklarnie. Oczywiście fajnie to sobie wszystko ogrodzić, posadzić dużo zieleni. Tutaj chciałbym też stadninę dla koni małą wybudować, żeby na swoim terenie mieć konie. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tutaj przez równanie terenu jakieś takie, widzicie, dziwne rzeczy się zrobiły. Asfalt, nie wiem, wisi w powietrzu, bez sensu troszkę. A tu jest taka skarpa i w tym momencie myślę, że... Nie wiem, czemu te skrzynki wiszą w powietrzu. To tak by wychodziło, że tutaj troszkę... Aha, tutaj troszkę teren się... nam za bardzo obniżył, no to może już póki widzimy, to wyrównamy, bo pamiętajcie, moi drodzy, masz zrobić jutro, zrób zaraz, bo potem zapomnisz. O, widzicie? Tak sobie pomyślałem, że jak już robimy, to już zrobimy, dobra. Żeby tu później jakiś jaj nie było. Jaj na pewno, słuchajcie, w szklarni nie będzie, co jedynie mogą być warzywa. Jaja to obok w kurach. Dobra, i słuchajcie. Ostatnia rzecz z tych rzeczy takich szklarniowych to obejrzeć to oczywiście. Te szklarenki szklane mi się bardziej podobają, natomiast one mają też inną pojemność, bo jeszcze zobaczmy, moi drodzy, bo ja od razu odpowiadam na wasze pytanie, tak? Ja bym z miłą chęcią pobudował te szklarnie, te duże. Też by było całkiem spoko, jakoś jedna przy drugiej to by nie dało rady, bo z boku one mają wydawanie. Szkoda, że nie z tyłu, właśnie tak jak ten tunel foliowy. Tu mam jeszcze jakieś z modów, ale tu się trochę różni z tym, co trzeba dostarczyć i tak troszkę się boję tych... Boję się tych szklarni z tych modów, widzowie. No niby gnojówkę można dostarczyć, jakiś płynny nawóz, nie wiem, obornik. Boję się troszkę tego, więc nie będę... Tutaj, słuchajcie, eksperymentował. No i mamy ostatnią rzecz, którą musimy zrobić. Moi drodzy, to kupić. Nie wiem, czy to będzie w przyczepach. Chyba w przyczepach tego nie będzie. Chciałbym sobie, słuchajcie, kupić jakąś beczkę, bo właśnie tutaj też mam jeden pomysł. Chcę sprawdzić, czy to będzie działało. Bo słuchajcie, nie chciałbym kupować wody, bo to się nie opłaca. Łe, no 8000 litrów, to ja podziękuję. Tirem to bym nie chciał raczej wozić wody, bo tam się nie zmieścimy. To musi być ewidentnie ciągnikiem. To ma 10 tysięcy litrów. Chociaż mi się nie podoba ta beczka za bardzo. O, tutaj widzowie, tutaj 8000. Ta ma do 14, taka by mi odpowiadała najbardziej chyba do traktora. Ta ma do 16, czyli nie ma wiele więcej. Tylko czekajcie, czy tutaj woda wchodzi w to? To srebrne tu? Czy są kropelki wody, bo to jest paliwo? Jest woda, dobra, kupujemy to. Kupujemy to, czy coś tu zmieniamy? No niech będą szerokie opony, pojemność. Aha, bo tu trzeba wybrać, jest większe. Bierzemy większe. Kolorów myślę, że nie będziemy zmieniali. Kup. No i wiecie co, jak już jesteśmy dosyć dobrze finansowo ustawieni, a ja stwierdziłem, że w razie W będę sobie... w razie W, widzowie, będę sobie po prostu... Sprzedam sobie z dwie palety i będzie gitarka. O, tu jest taki Zetor. Zetora jeszcze nie kupowałem. W Polsce popularny dosyć Zetor. Ale wiecie co, ja tutaj tak... O, to mi chodziło. Chyba kupię sobie ten ciągnik. Będzie taki śmieszny, starodawny.
Chyba, że coś jeszcze tutaj mamy. Ej, no nie wierzę. Ursus, widzowie. Tylko co to są za dziwne znaczki tutaj? Ale Ursus. Polski Ursus. Ale to nie wygląda na Ursusa takiego. Chyba, że to jakiś w ogóle stary. Czekajcie. A średnie ciągniki? Czy tu nie ma jeszcze? Bo ja coś tam ściągałem oczywiście. Właśnie chciałbym, żeby tą wodę woził taki stary ciągnik, wiecie, taki... No totalnie stary, nie? Taki klimatyczny ciągnik do wożenia wody. Ale tu widzę, że same już nówki są wszędzie. No to tylko mamy tamtego Ursusa, bądź tego, co... Ja nie wiem, czy to jest jakaś marka tutaj. Ten też jest całkiem spoko, kolorystycznie mi on odpowiada. Ma 100 koni mechanicznych, a ile ma Ursus? Czy Ursus w ogóle ma jakieś konie? 42 konie. Ale Ursus, no czekajcie, ustaw. Nie no, widzowie. Tylko to na Ursusa w życiu nie wygląda. Ursus trochę inaczej wyglądał z przodu. Ale okej. Konfiguracja kierownicy. Stara. No to niech będzie stara, co widzowie? Niech będzie stara kierownica. Niech będzie stara. Konfiguracja kabiny. Bez kabiny, klatka. Nie, ja myślę, że wiecie co? Ursus. Ursus, moi drodzy, to chyba bym chciał, żeby miał, był bez kabiny właśnie. Jak mam być szczery, widzowie. Ja wiem, że to też daje klimat, ale... Tu jest jaki wybór tych kabin. Nie, ja myślę, że wiecie co, bez kabiny będzie śmiesznie. Klapacze przód, tył. Wiem, czy my chlapacze potrzebujemy. Nie, no bez. Konfiguracja obciążników kół. Czekajcie, tu jest dużo rzeczy. Konfiguracja wydechów. A. Kurde, ktoś tutaj się postarał. No wiecie co, no zwykła rura jakaś tam niech sobie będzie, nie? Nie wiem, która. Że taka, nie? Zwykła rura, niech tam sobie będzie. Konfiguracja siedzisk. Stare. Stare i nakładka. Ale numer, widzowie. Konfiguracja z świateł. Rogi duże. O. Ja tam nie wiem, jak to. To się czymś różni. No na pewno z tymi migaczami. Konsola ładowcza. Tak. Nie, nie chcę konsoli ładowczej, bo nie będziemy nic ładowali. Co to tu jest, widzowie? Jakiś błotnik. A, to. Skrzynia, błotnik. Nie, chyba skrzyni nie chcemy. A niech będą sobie odblaski. Ja pierdzielę, widzowie. Nie wiem, tutaj nic nie jest napisane. Ale tu jest, dobra, teraz kolor, słuchajcie. To moi drodzy, aha, naklejki, no niech będzie, to jeśli... O, Ursus, koniecznie Ursus musi być. Klejka musi być Ursus, tak. To słuchajcie, skoro można wybrać kolor, to niech on sobie będzie do... Ja wiem. O, taki żółty. Kolor korpusu, to zostawmy. Kolor kabiny, nie mamy kabiny. Kolor felk. Niech sobie taki Ursus będzie nietypowy. Błotników, no to błotniki też na żółto. O. Taki żółty Ursusik. Kolor drzwi nie mamy, tłumika, dobra tam. Kolor naklejek zostawmy. Tablica rejestracyjna, olać. Dobra, kupujemy. Widzicie masę
masę czasu poświęciłem, żeby kupić, słuchajcie, Ursusa, no ale czymś chcę wodę dostarczać, a ja już jestem na takim etapie, słuchajcie, że nie chcę robić sobie bałaganu. To znaczy, widzowie, no nie chciałbym robić takiej sytuacji, ale ładny, fajny Ursusik. Słuchajcie. Nie chcę, widzowie, robić sobie bałaganu i nie chcę, żeby było tak, że... Ale fajnie gada. Ja nie chcę, żeby potem co chwilę te ciągniki przełączać ten sprzęt. Ja po prostu chcę mieć to, moi drodzy, zrobione w taki sposób... Jakiś taki kulturalny, tylko coś słabo jedzie ten Ursus. W życiu bym nie myślał, że on pojedzie 14 na godzinę. Dobra, 16. Dobra, rozpędza się. Jaka dymuwa idzie. Dobra, 30, jedziemy. On daleko na szczęście nie będzie jeździł, on będzie tylko wodę woził. No i moi drodzy, właśnie ja nie chcę takich sytuacji, że będę musiał się martwić co chwilę, żeby przełączać te naczepy. Ja chcę to mieć ładnie zrobione. I teraz widzimy, jak ta nasza strefa tutaj zaczyna wyglądać. No tu jeszcze będzie pewnie trochę do przeróbek, szczególnie tutaj, gdzie trochę terenu będzie do zrównania. O, jak się nim zatrzymamy, to już jest ciężko. Jedziemy do tego stawku, gdzie będzie nasza hacjenda, zatankujemy wodę. I zobaczymy, jak to będzie działało. Za darmochę, słuchajcie, sobie wodę zrobimy. Tylko tutaj będzie problem potem wjechać. Nie pomyślałem, że to jest wszystko tak zrobione, więc ja koniecznie ten wjazd muszę tu sobie zrobić. O, czekajcie, tu chyba trzeba wjechać. Coś mi nie wyszło z równaniem terenu, a tu będę musiał uważać z równaniem terenu, bo... Żeby nie zasypać stawku. Zobaczymy, czy ten... Jakoś da się to zrobić. Czy to się napełni, widzowie? Uzupełni. Zobaczcie. Podjeżdżamy beczką do wody i się sama się woda za darmochę uzupełnia. Czyli jeżeli to by... dobrze rozumiem z tymi szklarniami, to jest tak, że tylko ponosisz koszt wybudowania szklarni. W przypadku folii jest to chyba 5000, w przypadku zwykłej nie wiem właśnie ile. Płacisz za tą szklarnię. I jakby nic nie musisz robić, tylko dostarczyć wodę. Chociaż wbrew pozorom, widzowie, to tutaj mamy 14 tysięcy litrów. Ja mógłbym też, chyba że zrobimy tak, że podjadę, słuchajcie. O, widzicie, coś tu jest skopane niestety z równaniem terenu, a przecież jest wyżej, więc tego nie rozumiem, czemu tak jest. Za Chiny Ludowe nie wyjedziemy, słuchajcie. Musiałem coś skopać. To oczywiście ja skopałem, no bo to kto inny, słuchajcie, ten teren równał jak nie ja. To co tu możemy zrobić? No możemy tylko troszeczkę... Na razie tak, a później się zobaczy. Później się zobaczy, co tu zrobić z tym. Wyjadę teraz? Aha, bo tam jest podniesione. Bo słuchajcie, mam taki pomysł, jakbym podjechał tu taką wielką beką, jak jest do mleka, nie wiem, czy tam wchodzi woda oczywiście. Z tej beki sobie przywiózł, raz jednym kursem przywiózł sobie wodę do jakiegoś zbiornika, który bym gdzieś tu zamontował, a później tym bym jeździł i rozwoził. No w życiu to tu nie podjedzie. Nie ma opcji nawet co próbować. O kurde, widzowie, to jak ja mam tam wjechać? Tędy może? Nie pomyślałem o jednej rzeczy. Nie pomyślałem o jednej rzeczy, żeby zrobić... No w życiu. Wiecie, nie pomyślałem, że tu nie ma wjazdu do wody. Znaczy w sensie, że... Ten... O, wjechaliśmy, ale to też nie był dobry pomysł. Dobra, to słuchajcie, ja... O, tutaj mamy rozpocznij wyładunek i już nam będą rosły pomidorki. Tylko nie wiem, ile tu wchodzi wody i właśnie teraz będzie prawda, bo jak ja bym miał tak 20 razy jeździć z tą wodą, no i to już jest pewne. Dobrze, to jest bez sensu. Słuchajcie, ja zrobię sobie jeszcze jeden eksperyment, tylko teraz muszę się zastanowić. Tam jest wjazd do ciężarówki, ale tak na upartego tu na końcu... Tylko nie wiem, czy jest taki budynek, widzowie. Czy jest taki budynek, coś na zasadzie silosu? Kurczę, czy jest taki silos do wody? Czy do normalnego silosu płyn możemy dać? Chyba nie. Albo to coś do gnojówki, wtedy będzie od razu nawóz. Ale to jest dla mnie, słuchajcie, widzowie...
Teraz to ja tu mam zagadkę, widzowie, bo to nie jest... Zobaczcie, no tak jak w przypadku... Do przechowywania plonów, no ale woda nie jest plonem, tak? Że litry są, ale to raczej jest... wiadomo, że... O, zbiornik, dobra, gdzie ja patrzę? Zbiornik. Zbiornik. Tylko nie jest napisane na ile litrów, widzowie. To jest na 10 tysięcy. 20, no to wiecie, 20 to jest tyle co nic. To jest tyle co nic, słuchajcie. 100 tysięcy, no to 100 tysięcy to jeszcze bym był w stanie zaakceptować. No i wiecie, i my możemy sobie taki zbiornik wtedy tu postawić, tak żeby nie przeszkadzał, bo tam i tak manikiem wjedziemy. Tu sobie możemy, słuchajcie, chociaż czy ja tutaj bym wjechał tą cysterną? No właśnie, to też jest kwestia, czy ja cysterną wjadę. Chyba, że taki zbiornik tu wtedy postawić. Bo to musi być takie miejsce, w którym wiecie, ja tą cysterną wjadę i ewentualnie no mógłby sobie tutaj stać. On tutaj by jeść nie wołał, a palety to my i tak wjeżdżamy manem to od drugiej strony. No nie wiem właśnie. Dobra, ja muszę sobie, widzowie, przemyśleć. Taki zbiornik muszę tu gdzieś postawić, ale to musi być miejsce, w którym... No chyba, że na razie, słuchajcie, tymczasowo, słuchajcie, postawimy zbiornik tu na końcówce. Tylko te 100 tysięcy litrów to też nie jest jakby tak dużo, ale no powiedzmy, No nie wiem, na razie postawmy ten zbiornik tu, ja przetestuję, czy to będzie mi działało z tą wodą. Jak nie, no to jeszcze sobie zobaczę, czy jest jakiś zbiornik do ściągnięcia. Moi drodzy, to ja sobie szukam, nie wiem, czy tam w ogóle wjadę, czy się nie zakopię, ale to już zrobię sobie poza odcinkiem. W ogóle nie wiem, co zrobiłem z tą cysterną. O, tam się coś popsuło. Co tam się stało? Co tu się stało, widzowie? Co to jest? To nie ja. Ej, zbugowało się coś. No ładnie. To nie ja, widzowie, to nie ja. Muszę znaleźć, moi drodzy, tu jeszcze oczywiście troszkę mnie będzie czekało takich jeszcze prac porządkowych, ale dużo... A, tu jest cysterna. Dobra. Także spróbuję sobie, słuchajcie, tą cysterną pojechać po wodę. I zobaczymy. A ja w międzyczasie jeszcze sobie zobaczę, czy w modach nie ma przypadku jakiegoś... przypadkiem jakiegoś zbiornika, który byłby większy, żeby tak co chwilę nie tankować. I wtedy go w jednym miejscu sobie postawię i zobaczymy. I będzie z wodą problem rozwiązany. Z drugiej strony... Aha, bo tu mleko mamy, widzowie. O kurde. A, widzowie, bo my tu mamy załadowane mleko. No nie będziemy mleka marnowali. Słuchajcie. Także myślę, że taki pomysł jest ok, tylko poszukam sobie zbiornika. No myślę, widzowie, że to tyle, jeśli chodzi o ten konkretny odcinek. Widzimy się w następnym odcinku, zobaczymy, jak te plony nam będą wychodziły z tej szklarni. No oczywiście mówię, nie będziemy w żaden sposób tego sprzedawać, a będziemy dostarczali do pizzerii, będziemy dostarczali chyba do jakiejś restauracji, czy tam cukierni, po to, żeby nam właśnie produkowali te torty i być może już pierwsza sprzedaż będzie miała miejsce. Ja poza odcinkiem sobie pewnie szybko zasieję zboże, pszenicę, w sensie skoszę ją, żeby też mieć mąkę, ale to też nie będzie takie proste, no bo żeby mieć mąkę, wiadomo, muszę młyn zbożowy jeszcze postawić, także no, będę musiał to jeszcze pokombinować. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Jesteś super, kimkolwiek jesteś, fajnie, że oglądasz. Dziękuję ci bardzo. Zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem, jeśli się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.